mind and thoughts to find the answer for all its doubts, to solve a riddle and to find. Moja przygoda muzyczna zaczęła się w hucie. Ja stamtąd pochodzę, wróciłem się tam, chodziłem tam do szkoły, jednej, drugiej, trzeciej. Bagarowałem tam, piłem browary na łąkach. No i generalnie huta to jest jakby... Ja przyjeżdżałem na lekcję, bo się uczyłem w hucie grać na bębnach. Widziałem go na tych łąkach, jak tam siedzi i pije te browary. No i tak się poznaliśmy, ja zobaczyłem, że on mnie obserwuje. No i stwierdziliśmy, że jakoś tak coś między nami... Tak. Na tych łąkach. Tam motyl, tam podobno są takie... Bąk, to był bąk. Bąk? Bąk. Tam są ptaki takie jakieś. I tak to właśnie było. Tak się zaczęło, no. A długi? Co długi? A długi był żubrem. Ja tylko mieszkałem chwilę na hucie, na osiedlu, na skarpie. I sobie to dobrze chwalę. Sympatycznie było. Tak, i w sumie wcześniej... Bardzo dobry bar był z pierogami. Tak. Pamiętasz? Ten na skarpie? Tam były dwa. Były dwa, no. Jeden był z pierogami z piwem, drugi był tylko typowo mleczny. Ja bardzo dobrze wspominam bar Relaks. I zresztą te wąsy, które nosimy z długim, to są zainspirowane tym barem, bo tam wszyscy mieli wąsy. Jak się tam wchodziło na piwo i nie miałeś wąsów, to... Przechlapamy. Praca z kobietą, wiesz, no, bywa różnie, nie? Czasami jest fajnie, czasami gorzej. Ale no, tak, lubimy się sobie dogryzać. Lubimy się sobie dogryzać. To niech się kobieta wypowie. No, niech kobieta się, bo w zasadzie ona jest tutaj sama, nie? Ja nie bo my się znamy jak muzykę. Ja nie wiem, co mam w tej sytuacji powiedzieć. Prawda. To find the answer for all his doubts. W ostatnim roku sporo się działo u nas w zespole. Graliśmy parę festiwali, parę przegraliśmy. Zaczęło się od Emergenzy. Tak? To było w tym roku? Bo może, tym roku. Może... Od Emergenzy. No tam nam nie wyszło, ale później graliśmy na Blues Roads w Krakowie, który wygraliśmy. Później mieliśmy Galicję, jeszcze po drodze Megafon. Właśnie dzisiaj siedzimy sobie w pięknym studiu w Radiu Kraków i skończyliśmy nagrywać płytę. Właściwie to gramy Amerykanę. Jest takie połączenie muzyki amerykańskiej generalnie, folku amerykańskiego, country, bluesa, nawet czasami jazzu. Aleksa mam w składzie, tak się pojawił na płycie i tam pojechał trochę tak Coltrane'em. No także to jest muzyka, która łączy przeróżne gatunki amerykańskiej muzyki, takiej tradycyjnej, rdzennej, prawdziwej amerykańskiej muzyki. Ruchem Aus powstał we Francji, po wojnie założony został przez Adolfa Piera. Dzień dobry. Ruchem Aus założony został po wojnie we Francji przez Adolfa Piera. W okresie powojennym rozprzestrzeniał się w Europie Zachodniej. W latach 90. trafił również do Polski. Od 2003 roku w Krakowie, w Nowej Hucie na osiedlu willowym, funkcjonuje wspólnota Emaus. Na osiedlu willowym funkcjonuje kiermasz, na którym sprzedajemy rzeczy zebrane od mieszkańców miasta.
W zeszłym roku do użytku oddaliśmy też budynek przy ulicy Czeczeńskiej, który jest budynkiem mieszkalnym, gdzie mieszkają członkowie wspólnoty. Obok zbudowany jest nowy budynek warsztatu, gdzie funkcjonuje stolarnia i inne pomieszczenia warsztatowe. Przebywam tutaj od 15 miesięcy, na Czeszyńskiej 25. Odpowiedzialny jestem za pracę na kuchni, pracuję z kolegą na transporcie. Zajmujemy się tam przywożeniem, wywożeniem, zbiórką rzeczy, które nadają się na sprzedaż. Mamy tu stolarnię, i odbywa się renowacja i po prostu idą na sprzedaż na Wilowej 29. Tam, gdzie mamy swój sklep. A w wolnych czasach rysuję sobie. Taka pasja. Jest nas 12. Każdy ma jakieś tam obowiązki. Każdy tutaj pełni jakąś tam funkcję ważną dla naszej społeczności.